Rozmowa niezależna jest jak sobota. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest poseł, senator, były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, panie ministrze, Komisja Europejska zażądała od nas, żebyśmy oddali 30 400 000 euro. Ministerstwo Rolnictwa idzie w zaparte. Politycy Prawa i Sprawiedliwości są oskarżani za to przez Platformę Obywatelską, że to jest wina PiSu. Jaka jest prawda? No to jest niedobry sposób postępowania. No, przedtem Donald Tusk w maju niesłusznie oskarżył Prawo i Sprawiedliwość. To jest problem bardzo ważny, jednocześnie wymagający poważnego też podejścia, bo są tutaj w zasadzie dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze, kadra, która obsługuje cały ten proces wydawania czy przekazywania dotacji, ona jest z naboru, że tak powiem, PSL-u i jeszcze kiedyś jest... Przepraszam, że wpadnę w słowo. Ta Komisja Europejska się dosyć wrednie zachowała, bo oni od razu wskazali lata, o które chodzi, że to jest rok 2007-2008, czyli wtedy minister Sawicki był ministrem rolnictwa. Ja chciałem właśnie zwrócić po pierwsze uwagę, że PSL po Platformy po objęciu władzy w 2008 roku od razu zmienili ustawę o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która umożliwiła powymianę wszystkich kierowników urzędów powiatowych i zastępców. To zrobili miejsce dla swoich. Dla swoich, ale z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że przestrzeganie procedur wymaganych przez Komisję Europejską przy wypłacie środków no, jest często łamane, jeśli tak można powiedzieć. Ale dwa są zasadnicze problemy, panie redaktorze, i do tego myślę, że jako przewodniczący Komisji Rolnictwa będę chciał, żebyśmy uzyskali informacje. Po pierwsze, w 2002 roku, kiedy to trwały negocjacje dotyczące wspólnej przynależności Polski do Unii Europejskiej, wtedy też prowadził, jak pamiętamy, je Miller, ale na zapleczu przygotowywano system dystrybucji tych środków. I wtedy podjęto w mojej ocenie niewłaściwą decyzję dotyczącą budowy tego systemu ELPIS. Tutaj właśnie jeden z tych głównych zarzutów komisji, o którym pisze ministerstwo na stronie internetowej, bo my nie widzieliśmy tych dokumentów, dotyczy właśnie niedokładności ELPIS-u. A co to jest ten ELPIS, proszę? Tam chodzi o działki? Chodzi o system rejestracji ewidencji działek. I tutaj w Polsce oparto to na... Przepraszam, bo do każdej działki jest dotacja, więc chodzi o to, żeby one były jest system, wytyczone. Jest taka mapa ewidencyjna, to się nazywa, to mamy pojęcie mapy turystycznej, to jest mapa ewidencyjna, na której są wykazane wszystkie i ten działki. System był tworzony już w 2002 roku, w momencie, kiedy jeszcze trwały negocjacje na temat systemu. Tak, w 2002 roku i on z założenia to jest system, który tworzony był na lata, na czas istnienia płatności obszarowych i wtedy właśnie przyjęto wadliwe, mojej ocenie, dokumenty do założenia tego systemu. Ponadto przyjęto technologię zdjęć lotniczych, tak zwane ortofotomapy, która uniemożliwia dokładność tych powierzchni, które są przedmiotem wypłaty. O co chodzi? No, już w latach 2004-2005 Komisja Europejska, przyjeżdżając pierwszy raz na kontrolę, jak to robi? Porównuje działkę, pomiar z terenu, czyli ktoś przy pomocy tak zwanego GPS-u staje i mierzy powierzchnię danej nieruchomości lub użytku. Taka sama powierzchnia jest wykazana w tym ELPIS-ie, czyli w tych dokumentach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I ta różnica zgodnie z prawem może wynosić 3%. Jak wynosi więcej, to wtedy jest... A ukazało się, że te dokumenty przygotowane wskazywały, że to było 10 nawet do 15%. I to jest ta wada, która powinna być naprawiona. Ona dotyczy znacznej części obszaru Polski i dopóki to nie zostanie naprawione, to ciągle będziemy słyszeli, że z tego... No dobrze, ale to przepraszam bardzo. Tutaj powstanie zarzut, dlaczego PiS przez dwa lata, 2005-2007, tego nie poprawił. To jest, panie redaktorze, był pierwszy etap do 2005 uproszczony. To było realizowane i następnie Główny Urząd Geodezji i Kartografii
przygotował do 2008 roku jakby to część informatyczną tego systemu i to już nie jest, powiem tak, praktycznie do poprawy bez od założenia od nowa tego systemu, bo to jest... Czyli tego się naprawić nie da, to trzeba było zrobić od nowa, tak? Od nowa. A dlaczego te zdjęcia lotnicze są złe, jak pan mówi? Ja nie mówię, że one są złe, tylko że zdjęcia lotnicze nałożone na nieaktualną ewidencję gruntów powodują bałagan i niedokładność weryfikacji danych, bo jeśli zdjęcia lotnicze, tak zwana ortofotomapa, która była wykorzystana, służy do digitalizacji, czyli pobrania współrzędnych, to ta niedokładność pobierania powoduje te rozbieżności, wychodzą między powierzchniami. No dobrze, to jaka jest odpowiedzialność za to, że teraz mamy zwrócić, tam w sumie to było 39, prawie 40. Ale jeszcze panie redaktorze, to jest jeden moment, pierwsza część tego wniosku. Druga jest, tak jak mówię, nie znamy szczegółów tego pisma Komisji Europejskiej. Druga dotyczy nieprzestrzegania procedur, czyli to jest szereg zapisanych działań, które musi agencja realizować w przypadku wypłaty. Audytorzy komisji przyjeżdżającej szczegółowo badają procedury wynikające z akredytacji. Jakiego rodzaju to są procedury? No, od sprawdzenia wniosku, jak ktoś złożył. Kontrola nasza na miejscu, tak zwana. I ta kontrola niestety u nas też była zlecana jednostkom niefachowym, bo firma na przykład, no, nazwę nie będę wymieniał, biorąc zlecenie na kontrolę na miejscu, czyli 5% z 15, z 1,5 miliona wniosków musi być skontrolowanych na miejscu. Do tego brano często studentów, ustępnie świadczone na zasadzie, żeby jak firma jak najwięcej zarobiła. I potem przyjeżdża audytor Komisji Europejskiej i on sprawdza te kontrole naszych kontrolerów. I tam wyłapuje w terenie po prostu błędy. No i tutaj już nie ma litości. Zapisuje do wycofania. Czyli przepraszam, jedna sprawa to jest kwestia tego niedokładności systemu. Druga sprawa niedokładności procedur, które są wykonywane przez... Regulamin piechoty, przepraszam, żartuję, który służy do tego, żeby rozliczać, czy wszystko zostało przekazane zgodnie z tymi założeniami unijnymi, wskazuje na to, że nie zostało. Pan powiedział nie na początku zostało tej rozmowy, i to jest ta druga część. No, szczegóły, jak otrzymamy decyzję, będziemy znali. Natomiast proces postępowania, on trwa. Pan powiedział na początku tej rozmowy, że jeżeli chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to tam PSL obstawiło to swoimi ludźmi. Ja sobie nie przypominam, żeby jakoś po tej aferze związanej z Elewarem coś się zmieniło. Czy się zmieniło coś? Nic, niestety ta ekipa przechodzi do porządku dziennego nad tym wszystkimi działaniami. Zleciliśmy jako Komisja Rolnictwa i potem Komisja Kontroli Państwowej do NIK-u kontrolę decyzji czy też postępowania służb premiera w zakresie kontroli administracji rolnej po tych zajściach, nazwijmy to, w 2012 roku, czyli Najwyższa Izba Kontroli ma ocenić kontrole wewnętrzne, które zostały dokonane, jak pamiętamy, na polecenie pana premiera Donalda Tuska. NIK ma tam wejść i ocenić, czy audytorzy kancelarii premiera dokonali oceny. Ale żadnych wniosków nie ma na razie, bo to się ma dopiero odbyć, tak? Bo mówi pan, że to się dopiero odbędzie. A tak? Tam wniosków no niestety nie wyciągnięto. Tam stracił stanowisko Śmietanko. Prezes RMIR-u też, ale nie wiem, czy w ogóle z tego powodu. Jaka jest odpowiedzialność, czy w ogóle można oskarżać o to Prawo i Sprawiedliwość? Jaka jest odpowiedzialność PiS-ów w tej sprawie zwrotu ponad 600 milionów euro? Ja mówiłem o tym, przepraszam, tam było znacznie więcej, bo 30 milionów 400 tysięcy to jest ta kwota, na jakiej to ostatecznie stanęło, ale tam było 39 z kawałkiem, prawie 40 milionów. Panie redaktorze, no tutaj w pierwszej części dotyczącej niedokładności PiS-u nie widzę żadnej odpowiedzialności, natomiast w drugiej też nie, no bo co to znaczy odpowiedzialność Prawa i Sprawiedliwości? No, pracownicy RMIR-u, agencji mianowani przez PSL w większości, no, wykonują zadania. No.
Panie ministrze, pan jest łagodnym, delikatnym człowiekiem, jeszcze do tego przykładającym olbrzymią wagę do etyki, bo między innymi w PiS-ie pan się również etyką zajmuje. Ja wiem, że pan go przez usta nie przejdzie, ale czy to oznacza, że legendarny, bo znany przecież z prawdomówności nie od dzisiaj, minister rządu Paweł Graś łże jak bura suka, mówiąc o tym, że to jest wina PiS-u? Uważam, że tak. Co w związku z tym możemy zrobić? Bo Ministerstwo Rolnictwa w takim specjalnym komunikacie, po tym jak ta sprawa wypłynęła, zareagowało w ten sposób, że postraszyło Brukselę, iż uruchomi MSZ i poprosi, żeby MSZ zobligowało jakby Radka Sikorskiego, żeby się zwrócił do Sądu Unii Europejskiej, i postraszyło Brukselę, że ono nie przyjmuje do wiadomości tego zażalenia, że ono żąda unieważnienia tej decyzji. Czy my możemy tę sprawę w Sądzie Unii Europejskiej w ogóle wygrać? No taka jest procedura, bo to jest postępowanie decyzyjne. Przepraszam, tam musiał blady strach paść na tych wszystkich urzędników w Brukseli, jak oni sobie zdali sprawę z tego, jak bezkompromisowym człowiekiem jest minister Kalemba. No trochę to śmieszne rzeczywiście, bo jak to wygląda? Przyjeżdżają na audyt pracownicy Brukseli, stawiają pytania. To nie jest tak, że ktoś bije siekierą albo młotem w głowę, tylko dokonuje audytu, kontroli tych procedur, które wynikają właśnie z akredytacji. Następnie przedstawiają naszym urzędnikom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarzuty czy tam nieprawidłowości ich zdaniem. Nasz rząd się ustosunkowuje. Potem jest spotkanie wyjaśniające, czyli tam nie ma tak, że ktoś tam coś ronda. Potem jeszcze jest komisja pojednawcza w przypadku, gdy dochodzą do wniosku, że trzeba by można pewne sprawy uzgodnić albo ustąpić częściowo. I następnie skierowana decyzja. Od decyzji służy odwołanie, bo to jest postępowanie dwuinstancyjne. Ale mamy jakieś szanse, czy nie? No nie znam szczegółów, panie redaktorze, tych zarzutów, ale moim zdaniem... Komisji Rolnictwa będzie znał szczegóły. Moim zdaniem będę znał, jak teraz będzie Sejm i poprosimy o decyzję. Ona zresztą będzie opublikowana na stronie internetowej. I decyzję Komisji Europejskiej. Europejskiej, tak. I chociaż z niej to nic tak dokładnie na pierwszy rzut oka nic nie wyniknie o winie. I poprosimy o wyjaśnienia resortu na komisji. Która... Jakie powinny być konsekwencje tego wszystkiego? Ktoś się powinien podać do dymisji? Coś się powinno wydarzyć? Powinien, jeśli minister powinien dokonać oceny, ma służby kontroli wewnętrznej, na jakim etapie kto dokonał tych błędów i tych urzędników, a także szczególnie ścisłego kierownictwa tego, które nadzoruje, to a pana zdaniem są jakiekolwiek szanse na to, żeby to się tak odbyło? Myślę, że w najlepszym przypadku to podejrzewam, że minister Kalemba zwali na Sawickiego, który powie, że no on przejął taki system, on z tym nie ma nic wspólnego. Ja mówię, na razie, przepraszam, Sawicki opowiada o tym, że inni są dużo gorszej od tej sytuacji, bo na przykład taka Wielka Brytania musi tam ponad 50 milionów oddać, Dania 11. Jeszcze raz chcę podkreślić, jedna część nie ma szans, żeby z tego się wyłgać, bo został system założony źle i tutaj każda kontrola, jeśli trafią te działki, który stan faktyczny na gruncie nie jest zgodny ze stanem prawnym, to co wykazują rolnicy, to tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby się wygłać. Druga część z nieprawidłowości przy procedowaniu przez urzędników, przy przyjmowaniu wniosków, ocenie wniosków i wypłacie. I tutaj da się to ustalić, bo ktoś konkretną wypłatę podpisuje, dokonuje na każdym etapie, jest podpis urzędnika, który dokonuje czynności, to jest do ustalenia, także audyt wewnętrzny resortu rolnictwa czy agencji może ściśle ustalić w ramach kontroli wewnętrznej, za jakie błędy, jaki urzędnik ich to odpowiada. I tak powinien zrobić minister, jeśli chce, żeby dalej to lepiej funkcjonowało. Bo problem polega na tym, że oni się nie przyznają do swoich błędów. Ja sobie nie przypominam takiego przypadku, żeby to się kiedykolwiek tak odbyło. Jak pan ocenia w tej chwili w ogóle sytuację w polskim rolnictwie? Bo jest na przykład taka sprawa, którą ja kompletnie nie rozumiem. Spadają, jeżeli chodzi o ceny skupu, a chleb wcale nie tanieje.
Jeśli chodzi o sytuację w rolnictwie, to po 6 latach muszę jasno powiedzieć, że brak działań rządu na forum Unii Europejskiej przy negocjacjach, w tym przypadku mówimy o pakietu legislacyjnego dotyczącego rynków rolnych, doprowadza do tego, że nastąpiła destabilizacja na rynkach rolnych i tak kolejno o każdym rynku można mówić, poczynając od rynku tytoniu, zbóż, cukru. Tutaj po prostu nie ma działań w obronie polskich interesów, jeśli chodzi o ministra Kalembę, przedtem o ministra Sawickiego. Na wszystko się zgadzamy. Pan minister zresztą Kalemba powiedział w ostatnim wywiadzie w sprawie rzepaku, że no niestety, szanowni państwo, Unia Europejska idzie w kierunku liberalizacji rynków, nieregulacji i tutaj nic nie możemy zrobić. No powstaje pytanie, to po co ustawa czy rozporządzenie o rynkach rolnych, gdzie w traktacie w Lizbonie zapisano, że celem wspólnej polityki rolnej jest stabilizacja rynków rolnych. To jest cel traktatowy. Moim zdaniem to jest znacznie gorzej. Pytanie, po co w ogóle minister Kalemba i całe to Ministerstwo Rolnictwa, to weźmy od razu wytyczne z Brukseli i tyle. No to jak kiedyś powiedziałem żartobliwie, że to po co rząd, może od razu rząd zrobić europejski i wtedy będziemy wiedzieli, że nami rządzi, ale to oczywiście w formie żartów. I tutaj jeśli chodzi o rynki, następują spekulacje, dlatego że te elewatory, jeden mamy państwowy, który chcą w następnym roku sprzedać i to już mówi się to szeptem, kto to ma kupić, jakaś zagraniczna amerykańska firma. Zostały sprzedane. Zdecydowaną większość rynku ma przedstawiciel PSL-u, który kiedyś jest w PSL-u, ale nabył te elewatory. I on dyktuje ceny. I prowadzą grę, tak, prowadzą grę. I dlatego te ceny dodatkowo spadają, a to się w ogóle nie przekłada na tą cenę detaliczną, jaka jest później w sklepie. Nie, no ceny sprzedaży mąki są dyktowane przez pewne środowiska, ci co mają te elewatory, młyny. Polskie Młyny jest taka firma i oni stawiają warunki. A te polskie młyny są polskie? Nazwa tylko z tego, co wiem, z Polska. No i tutaj dochodzi szereg, jeśli chodzi o rynek rzepaku, to też już tutaj jakby zgoda Polski na to, żeby obniżyć ten cel, wskaźnik wykorzystania odnawialnych źródeł energii na bio. Nie, ja proste pytanie zadaję, bez wchodzenia w szczegóły, na które i tak nie mamy czasu. Czy to narzekanie rolników, to jest tylko takie narzekanie, rolnicy zawsze narzekają, bo zawsze im za mało i tak dalej, czy są rzeczywiste powody do tego, że naprawdę ta produkcja jest nieopłacalna? Jeśli weźmiemy ocenę Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, bo powiedzmy rolnicy mogą mówić, że koszt wytworzenia pszenicy to jest tam 700 zł, rzepaku 1300. To też wyliczenia tego instytutu, który jest badawczego, który jest instytutem podległym ministrowi rolnictwa, wskazują na podobność cen. Jeśli rzepak, cena wytworzenia kosztuje około 1300 zł, a otrzymuje na rynku 1100, to powstaje pytanie, skąd ma 200 zł do interesu dokładać. Czyli ta cena minimalna 1600-1800 powinna tutaj występować. No i co rolnik ma robić? Tak samo jest na rynku pszenicy czy innych zbóż. Żyto 350 za tyle można sprzedać, tylko koszt produkcji 500. Także ta koalicja, tylko jak widzieliśmy podczas Mistrzostw Europy, zrobiła propagandę dla wsi taką, że oto pieniądze płyną na wieś, szczęście na wsi, ale nie mówi się o wzroście kosztów paliwa, innych kosztów, które rolnicy ponoszą. Wieś polska ubożeje. Dodatkowo rząd zmienił politykę w stosunku do obszarów wiejskich, czyli nie będą finansowany rozwój obszarów wiejskich w zakresie jakości życia. Mówimy tutaj o przedsiębiorczości, o drogach lokalnych. To jest wyłączone w rozumowaniu Platformy, ale niestety PSL to wszystko popiera. No, jest to naprawiać. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dzisiaj naszym gościem był Krzysztof Jurgiel. Kłania się państwu. Dziękuję bardzo.